zapowiadałaś się chociażby w zeszłym roku, że Polska nie wygra Eurowizji do tej pory, dopóki nie nauczymy się wspierać naszych. Mhm, dokładnie tak. I przegrywamy, zanim artysta wyda z siebie pierwszy dźwięk właśnie swoim okropnym zachowaniem, które powinno przynosić wstyd narodowi, nie oczywiście reprezentantowi, bo te komentarze jako jedyni na arenie europejskiej, które zostawiamy pod polskim występem na Instagramie eurowizyjnym, są tak żałosne, że ja na miejscu kolejnych chętnych do wzięcia udziału w Eurowizji, po prostu zaniechałabym tej decyzji. Po co to komu? To nie jest tego warte. Naprawdę, dopóki ludzie się nie nauczą wspierać swoich reprezentantów, tak jak inne kraje, nawet jak ktoś gorzej śpiewa, albo nie wiem, nie wychodzi mu na próbie, czy cokolwiek, po prostu dawać mu wiatr w skrzydła, to powinniśmy przestać zgłaszać swoje piosenki. Ja jestem ciekawa, czy ty kojarzysz występ, czy pamiętasz występ tegorocznej reprezentantki Irlandii, bo pojawiło się wiele komentarzy na ten temat w sieci. Między innymi wypowiedziała się Edyta Górniak, która powiedziała, że występ Irlandii to było nawiązanie do szatana. Uważam, że Eurowizja to jest konkurs, który od lat śledzą różne pokolenia. Ja sama oglądam to od dziecka i to nie jest przestrzeń, gdzie jakieś takie okultystyczne, satanistyczne, religijne rzeczy powinny mieć miejsce. Religijne w kontekście oczywiście tej drugiej strony, no bo tutaj nie trzeba być do górniak, żeby wiedzieć, że dualizm naszego człowieczeństwa, czy w ogóle wszechświata dzieli się światło, mrok, dobro, zło i tak dalej. Więc jakby nadawaniu jakiejś takiej artystycznej idei czy przekazu i lubowaniu się w tych złych, negatywnych emocjach, symbolice, pentagrama i tak dalej, to nie jest miejsce po prostu dla święta muzyki i piosenki. Po prostu. Mam jeszcze do ciebie takie dość prozaiczne pytanie. Takie proste. Czy jesteś teraz szczęśliwa? Tak, oczywiście. Wiem, że zajmujesz się swoim pieskiem, teraz czekasz na premierę nowego teledysku. Powiedz proszę, czy to pozwala ci też na takie spokojne odpoczywanie, tak jak wcześniej powiedziałeś, że prowadzenie prostego, spokojnego życia? Nie, proste, spokojne życie jeszcze jest przede mną. Nie mogę się doczekać mojej reakcji na nie. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy projekt życiowy po 30 latach ciągłego funkcjonowania i w showbiznesie, i w napięciu, w takiej gonitwie ambicjonalnej, też różnych oczekiwań, roszczeń, walki o swoje. No ale jestem w połowie swojego życia, więc chciałabym też te drugie 40, oby 50 lat zadedykować teraz jakiejś takiej drugiej części mojej natury, może tak.